Kolejna wpadka ruchu, strzelecki koncert w wykonaniu Beniaminka ze Stężycy i jeszcze jedno pewne zwycięstwo Stali Rzeszów. Tak w skrócie wyglądała 14. kolejka w eWinner drugiej lidze. Zapraszamy na nasze podsumowanie weekendu. Patrzymy na początek na plan 14. kolejki. Ciekawie zapowiadało się m.in. starcie KKS-u Kalisz z rezerwami Lecha, no a jeśli chodzi o czołowe drużyny ligi, Ruch grał w Pruszkowie ze Zniczem, a Stal podejmowała Pogoń Siedlce. Najpierw jednak spójrzmy na to, co działo się w środku tygodnia. W Grodzisku Mazowieckim nadrabiano zaległości z 12. kolejki, a Pogoń mierzyła się z rezerwami Lecha Poznań. Mecz nie dostarczył jednak zbyt wielu emocji. Tutaj widzimy pierwszą niezłą okazję, natomiast najlepszą sytuację po stronie drużyny z Poznania w 43. minucie miał Siergiej Kriwiec, ale jego strzał z linii bramkowej zdołał wybić były Lechita Michał Zimmer. Po stronie Pogoni szale zwycięstwa na korzyść Beniaminka mógł w drugiej połowie przechylić Sarmiento, ale w tej sytuacji nieczysto trafił w piłkę. Ostatecznie w Grodzisku bramki nie padły i obie drużyny dopisały po jednym oczku. A 14. kolejkę zaczynamy w Suwałkach. Mecz z GKS-em Bełchatów gracze Wigier rozpoczęli od mocnego i precyzyjnego uderzenia. Ten strzał Mariusza Rybickiego daje prowadzenie miejscowym, także od 20. minuty spotkanie układa się po myśli piłkarzy Wigier. A to kolejna próba gospodarzy. Goście blokują strzał Mateusza Sowińskiego, a z poprawką Bartłomieja Babiarza radzi sobie Kevin Komar, młody golkiper gości z Bełchatowa. Po tym rzucie rożnym natomiast bliski zdobycia drugiej bramki dla swojej drużyny był Michał Ozga. Gospodarze w pierwszej połowie byli stroną przeważającą i z jednobramkową zaliczką schodzili do szatni. W drugiej odsłonie to jednak goście zaczęli dominować na boisku. To 66. minuta. Dośrodkowanie z rzutu wolnego zamyka na dalszym słupku Martin Klawnik, a piłkę do własnej bramki kieruje Tomasz Lewandowski. 1-1, ale na tym bełchatowianie nie zamierzają poprzestać. Po tym rzucie rożnym bliski zaskoczenia Hieronima Zocha był Waldemar Gancarczyk. Miejscowi ratują się z opresji, a to już sama końcówka tego spotkania. 87. minuta. Dośrodkowanie na dalszy słupek, a tam zagapienie defensorów przyjezdnych wykorzystuje Robert Bartczak. Zawodnik, który niewiele wcześniej pojawił się na boisku, daje gospodarzom prowadzenie. GKS do samego końca walczył jeszcze o zmianę rezultatu, ale jedyne, co ostatecznie udało się wywieźć Suwałk, to niezłe wrażenie. Czekający od ponad miesiąca na ligowe zwycięstwo Znicz Pruszków podejmował Ruch Chorzów, który przed tygodniem doznał pierwszej porażki. Obie drużyny miały więc coś do udowodnienia, ale lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy od pierwszych minut szukali okazji bramkowych. To 20. minuta. Na strzał zza pola karnego decyduje się Szumana Gamatsu, ale piłkę odbija bramkarz niebieskich Jakub Bielecki. Chorzowianie rewanżują się kilka minut później. Dobre podanie Tomasza Foszmańczyka i przed szansą staje Damian Kowalczyk. Napastnik Ruchu w tak dogodnej sytuacji jednak się myli. To już 33. minuta. W pole karne Ruchu wpada Łukasz Kostakiewicz. Futbolówka dociera do Mariusza Gabrycha i z tej sytuacyjnej piłki napastnik Znicza robi użytek. 1-0 dla gospodarzy, a tuż przed przerwą Gabrych ma jeszcze jedną szansę, tym razem jednak górą jest bramkarz Ruchu. Druga połowa rozpoczyna się od kolejnych prób zespołu z Pruszkowa. Tym razem bardzo groźnie uderzał Łukasz Chrynciar. Miejscowi szukają drugiego gola. Po tym rzucie rożnym i strzale Igora Lewczuka kolejny raz ratuje Chorzowian Bielecki. Niebiescy nie przypominali w tym spotkaniu drużyny z pierwszych kolejek. Na Znicz łapie wiatr w żagle. Po tym dograniu Jakuba Górskiego pomylił się jednak Mariusz Gabrych. Cały czas jedną bramką prowadzą gospodarze, a to już 67. minuta. Dośrodkowanie, po którym Filip Nawrocki interweniuje tak niefortunnie, że piłka ląduje w bramce. 2-0 dla Znicza Pruszków, no a gra niebieskich po tej stracie wcale się nie zmieniła. W ostatnich fragmentach spotkania bliżsi zdobycia bramki nadal byli miejscowi, którzy ostatecznie zasłużenie wygrywają. Ruch tym samym doznaje drugiej z rzędu porażki. W Kaliszu, już bez Ryszarda Wieczorka na ławce trenerskiej, KKS podejmował spisujące się ostatnio nieźle rezerwy Lecha Poznań. Pierwsze fragmenty tego spotkania spokojne, a to pierwsza akcja KKS-u, 32. minuta. Dobrze w pole karne dogrywa Toni Segura, a tam skutecznym wykończeniem popisuje się Mateusz Majewski. Dobre zakończenie przez napastnika gospodarzy, no i jest 1-0. 180 sekund później KKS chce iść za ciosem, ale w dobrej sytuacji pomylił się Maćczak. Sytuacja ta może się zemścić w minucie 40. Mocno z rzutu wolnego wstrzela piłkę Eryk Kryk, a ta po chwili ląduje w siatce. Pechowcem, który skierował futbolówkę do własnej bramki, Mateusz Gawlik i w Kaliszu mamy remis. Odpowiedź KKS-u była jednak błyskawiczna. Chwilę po straconej bramce w pole karne wpada Maćczak, a nieprzepisowo zatrzymuje go Laskowski, także będzie rzut karny dla gospodarzy. Do piłki ustawionej na 11 metrze podchodzi Mateusz Majewski. Jego uderzenie świetnie broni jednak Miłosz Mleczko. Powinien nieco lepiej zrobić to Majewski, który zmarnował w ten sposób szansę na dublet. Na początku drugiej odsłony groźnie z dystansu uderzał Segura. Z problemami obronił ten strzał Mleczko, natomiast przy dobitce odgwizdany został spalony.
Kolejusz odpowiada po ponad godzinie. Szybki wypad, który w zabójczy sposób wykańcza Norbert Pacławski. Nie najlepiej zachował się tutaj wprowadzony z ławki zakontuzjowanego krakowiaka bramkarz Szymon Czajor i skrzętnie wykorzystał to 17-letni Pacławski. Rezerwy Lecha w 74 minucie mogły odskoczyć na dwa trafienia, ale po podaniu karbownika przestrzelił Kriwiec. KKS do końca ma więc szansę na choćby remis. To już 88 minuta. Centra z rzutu wolnego, po której najlepiej w polu karnym odnalazł się Piotr Giel. Uratowany remis przez Kaliszan w końcówce spotkania, no a derby Wielkopolski kończą się w ten sposób podziałem punktów. Przenosimy się do Chojnic, gdzie szukająca przełamania po ostatniej wpadce we Wronkach chojniczanka gościła Garbarnię Kraków. Niespodziewanie od początku spotkania inicjatywę przejęli goście, którzy kreowali zagrożenie pod bramką chojniczanki. W 29 minucie groźnie, choć minimalnie niecelnie, z rzutu wolnego uderzał Szywacz. 4 minuty później kolejna akcja Garbarni. Z piłką dobrze zabiera się Szywacz, wykłada ją do Michała Feliksa, co napastnik gości skrzętnie wykorzystuje. Niespodziewany przebieg meczu w Chojnicach, a kilka minut po pierwszym golu powinno być już 2-0, jednak do pustej bramki w tej sytuacji nie potrafił trafić Korbecki. W drugiej połowie do głosu w końcu próbują dojść gospodarze. W pierwszej akcji po wznowieniu gry rusza Klichowicz, dobrze dogrywa, no a po strzale Skrzypczaka piłka trafiła w słupek. Brązowi natomiast nie zadowalają się jednobramkowym prowadzeniem. Najpierw Kamila Brodę mocnym strzałem sprawdził Korbecki, a kilka chwil później uderzenie Kacpra Dudy ostemplowało poprzeczkę. Chojniczanka nie jest w stanie zagrozić tu bramce Frontczaka, a sytuacja gospodarzy może się pogorszyć po tym, jak w polu karnym sfaulowany zostaje Michał Felix. Do rzutu karnego podchodzi Daniel Morys i pewnym, mocnym strzałem podwyższa na 2-0. Podopieczni Tomasza Kafarskiego 180 sekund później potrafili złapać kontakt, po tym jak po centrze z rzutu rożnego do siatki trafił Marcin Grolik. Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do Garbarni. W 83 minucie w 16 znów najlepiej zachował się Michał Felix i tym samym ustalił wynik na 3-1. Spora niespodzianka w Chojnicach, gdzie 3 punkty zasłużenie zgarnia Garbarnia. Elblągu doszło do starcia czwartej drużyny w tabeli, Olimpii z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, która miała za sobą środowy zaległy mecz z rezerwami Lecha. Jako pierwsi niezłą okazję wypracowali sobie gospodarze, ale przy tej główce Piekarskiego zabrakło nieco precyzji. Inaczej było kilka minut później. Z piłką doskonale przedarł się Kurbiel, wyłożył ją do Huberta Krawczuna, a ten otworzył wynik rywalizacji. Odpowiedź Pogoni mogła być błyskawiczna, ale po tym wstrzeleniu futbolówki przez Lisowskiego żaden z jego kolegów nie zdołał skutecznie dostawić nogi. Po przerwie Pogoń, która musiała radzić sobie bez mającego problemy zdrowotne trenera Krzysztofa Chrobaka, chciała ruszyć do odrabiania strat, ale to Olimpia stwarzała sobie okazję po kontrach. Tutaj widzimy, jak czujnie między słupkami zachował się Artur Haluch, natomiast w 72 minucie po podaniu Sienkiewicza w doskonałej sytuacji znalazł się Patryk Winszal, ale nie potrafił wykorzystać jej wprowadzony z ławki zawodnika. Pogoń do końca nie rezygnowała. W 85 minucie do wyrównania mógł doprowadzić Lisowski, ale tego dnia piłkarze Beniaminka nie byli w stanie znaleźć drogi do siatki. Olimpia wygrywa 1-0 i umacnia się w czołówce E-Winner drugiej ligi. Z Elbląga wędrujemy do Ostródy. Do czerwonej latarni ligi Sokoła przyjechał faworyzowany Motor Lublin. Już w pierwszych sekundach zgodnie z oczekiwaniami do ataku przystąpił Motor. Strzał oddał Filip Wójcik, po czym piłka o centymetry minęła słupek. W 19 minucie kolejna akcja Motoru główkuje Fidziukiewicz, ale tu również zabrakło precyzji. Sokół próbuje kontrować. Przed upływem pół godziny gry oko w oko z Madejskim stanął Rugowski, ale źle wykończył tę akcję zawodnik gospodarzy. W 44 minucie jeszcze jedna szansa ostatniej drużyny w tabeli. Po centrze z rzutu wolnego zamieszanie w polu karnym, a najsprytniejszy okazał się Dominik Stępień, który skierował piłkę do siatki. Do przerwy sensacja w Ostródzie, ale po zmianie stron Motor zamierza odwrócić losy rywalizacji. W 50 minucie tę centrę na gola zamienia Piotr Ceglarz i druga połowa zaczyna się układać po myśli przyjezdnych. Motor szybko chce iść za ciosem. Tutaj dobra akcja Wójcika, ale zdołała interweniować defensywa Sokoła. Lublinianie do końca dążą do zwycięstwa, to już końcówka doliczonego czasu gry. Przed szansą staje Swędrowski, ale z linii bramkowej wybijają piłkę zawodnicy gospodarzy, a ta finalnie ląduje w rękach Staniszewskiego. W Ostródzie niespodziewany podział punktów, który cieszyć może Sokoła, a dla Motoru stanowi duży zawód. Do ciekawego pojedynku doszło w Puławach. Wisła, która w poprzedniej kolejce jako pierwsza w sezonie znalazła sposób na pokonanie Ruchu Chorzów, gościła znajdujące się w lekkim dołku rezerwy Śląska Wrocław. W pierwszej odsłonie obaj bramkarze byli praktycznie bezrobotni. Tutaj jeden z nielicznych celnych strzałów próbował Drozdowicz, ale bez problemów złapał piłkę Burta. Pod bramką gospodarzy pierwsze poważne zagrożenie na początku drugiej połowy. Z piłką ruszył Bartosz Marchewka, ale jego strzał
poszybował ponad poprzeczką. W kolejnych fragmentach inicjatywę przejęła Wisła. W 49 minucie po dograniu Ednilsona minimalnie obok główkował Drozdowicz. Kolejna szansa Beniaminka w 68 minucie. Jednak po tym zamieszaniu w polu karnym obronną ręką wychodzi defensywa gości. 4 minuty później jeszcze raz naciera Wisła, przed wymarzoną okazją staje Puton, ale ofiarnie zablokowali go defensorzy rezerw Śląska. Wrocławianie przetrwali na tarcie Wisły, a sami swoje szansy szukają w 90 minucie. Dobrą okazję ma Kotowicz, blokuje go skracający kąt Owczarzak, jednak Kotowicz przytomnie podaje do Javiera Hejka, a ten z zimną krwią daje prowadzenie swojej drużynie. Konsternacja w Puławach, jednak gospodarze jeszcze chcą zdążyć wyrównać. W doliczonym czasie uderza Kondracki, ale piłka poszybowała minimalnie obok słupka. Rezerwy Śląska po 4 ligowych meczach bez zwycięstwa w końcu zgarniają komplet oczek. W meczu Stali Rzeszów z Pogonią Siedlce o wskazanie faworyta nie było trudno, ale w pierwszych minutach lepsze wrażenie sprawiali goście. To 20 minuta i niecelny strzał Miłosza Przybeckiego. Gospodarze z czasem coraz częściej dochodzili do głosu, ale Pogoń groźnie kontrowała. Tu po dograniu Michała Kobiałki szukał swojej szansy Franciszek Wróblewski. Stal Rzeszów zaczęła przypominać najlepszą drużynę drugiej ligi dopiero wraz z rozpoczęciem drugiej połowy. To 55 minuta spotkania. Akcja lewą stroną, idealne dogranie pod bramkę, a tam kończy dzieło kolegów Ramil Mustafajew. 1-0 dla Stali Rzeszów, ale na tym gospodarze nie zamierzają poprzestać. To 58 minuta spotkania. Po małym zamieszaniu w polu karnym piłkę otrzymuje Andrzeja Prokić, ale nie jest w stanie umieścić jej w siatce. Teraz lider w kontrze. Piłkę na prawej stronie otrzymuje Mustafajew. Jednak w bramce gości bardzo dobrze zachowuje się Bartosz Klebaniuk. Nadal więc Stal Rzeszów prowadzi tylko 1-0. Miejscowi jednak nie rezygnują. Tym razem próba lewą stroną, na strzał decyduje się Dominik Marczuk, a z dobitką pospieszył niezwykle aktywny w sobotnim meczu 17-letni Mustafajew. 2-0 dla lidera. Goście jednak nie rezygnują z walki o zmianę wyniku. Po tym błędzie Wiktora Kaczorowskiego nawet światło bramki nie trafił jednak Marcin Kozłowski. Niewykorzystane sytuacje? Wiemy, się mszczą, a decydujący cios wyprowadzają gospodarze. Po rzucie rożnym najwyżej w polu karnym wyskoczył do piłki Krystian Wrona. Defensor Stali Rzeszów na raty pokonuje bramkarza Pogoni i zapewnia swojej drużynie efektowne zwycięstwo nad ekipą Siedlec. Na zakończenie tej serii spotkań jesteśmy na terenie Beniaminka. Radunia Stężyca niezwykła tracić punktów u siebie, ale w dwóch ostatnich domowych spotkaniach zdobyła tylko jedno oczko. To pierwsza okazja gospodarzy. Rzut wolny i tak efektownym trafieniem otwiera listę strzelców w tym meczu Sebastian Deja. 1-0 dla Raduni. A to 10 minuta spotkania. Sprytne dogranie z boku i stoicki spokój w polu karnym zachowuje Michał Miller. Mocne wejście gospodarzy, ale na tym miejscowi nie chcą poprzestać. Szukają kolejnych okazji. Teraz akcja drugą stroną. Na środku do końca wyczekał Damian Szuprytowski i miejscowi mają kolejny powód do radości. Hutnik na kolanach. A w kolejnej sytuacji Bartosz Kuźniarski wykłada piłkę Radosławowi Stępniowi i jest już 4-0 po niespełna 30 minutach gry. W kolejnych minutach miejscowi atakują już z mniejszym impetem, a Hutnicy również szukają swoich szans. Po tym błędzie defensorów Raduni na listę strzelców po stronie gości wpisuje się Jakub Wilczyński. Radunia cały czas wysoko prowadzi, ale wynik ten może być jeszcze okazalszy. Tak doskonałej okazji nie wykorzystuje Michał Miller. Hutnikom mimo niekorzystnego wyniku nie można jednak odmówić ambicji i woli walki. Po tej akcji prawą stroną naprawdę niewiele zabrakło, by Jakub Wilczyński pokonał Kacpra Tułowieckiego. Teraz rzut rożny dla gospodarzy. Najwyżej wyskakuje do piłki Przemysław Szur i jest już 5-1 dla Raduni. Gości z Krakowa stać było jedynie na minimalne zmniejszenie rozmiarów porażki w ostatnich 10 minutach spotkania. Drugiego gola dla zespołu z Nowej Huty strzelił Michał Kitliński i ostatecznie Radunia wygrała 5-2. Podsumujmy zatem rezultaty minionego weekendu. Niespodzianki w Chojnicach, a przede wszystkim w Pruszkowie, gdzie drugiej z rzędu porażki doznał Ruch. Najwięcej goli padło w Stężycy, gdzie Radunia wygrała z Hutnikiem 5-2. Zwiększa się więc w tabeli różnica między Stalą a Ruchem. Przewaga lidera wynosi na ten moment już 7 punktów, z kolei topnieje dystans między Ruchem a choćby Olimpią. A to już druga część tabeli. Pod kreską w najlepszej sytuacji jest Pogoń, 5 punktów mniej ma GKS Bełchatów. Z jednocyfrowym dorobkiem nadal Hutnik i Sokół. Mariusz Gabrych i Piotr Giel dołączają do podium w rankingu strzelców. Na czele rzecz jasna niezmiennie Michał Fidziukiewicz. A wśród meczów, które odbędą się za tydzień, na pierwszy plan wybijają się dwa spotkania. Mecz drugiego Ruchu z trzecią Olimpią oraz starcie Motoru ze Stalą Rzeszów.
Na kilku innych stadionach też spodziewamy się rzecz jasna wielu emocji i wielu bramek. Wszystko to podsumujemy w naszym magazynie dokładnie za tydzień. Dziś dziękujemy już za obecność, zapraszając na transmisje, jakie przygotowaliśmy dla naszych widzów w najbliższych dniach. Do usłyszenia!